Dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny tutaj u mnie na moim kanale. No i co? Tak jak wam obiecałam, dzisiaj zapraszam was na haul z Action i będą to takie mega perełki, rzeczy, które bardzo chciałam kupić, które zbierają super opinie, które są godne uwagi, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam serdecznie do oglądania, koniecznie zostańcie ze mną. No i co? Zaczynamy, nie przedłużając, jest godzina po 18:00, pięknie tutaj jeszcze zagląda do mnie słoneczko. Słuchajcie, ostatnio też robiłam jakieś tam małe zakupy, ale nie nagrywałam żadnych z tych rzeczy tutaj na kanał, pokazywałam wam to wszystko na kanale vlogowym, więc przyniosłam tylko dwie rzeczy, które naprawdę bardzo ostatnio polubiłam i które uważam, że są naprawdę świetne. Pierwsza to jest taki miętowy kubek, miętowy, pastelowy do zimnych napojów. Wiadomo, lato za pasem, mrożona kawa, mrożona lemoniada, mrożona herbata, nie dość, że przepięknie wygląda, jest też wykonany z takiego fajnego tworzywa, to jeszcze spoko cena, bo on kosztował chyba 11,99, coś ponad 11 zł, także ten kubeczek pokazywałam wam już na vlogu, będzie też jeszcze jedna rzecz, którą wam pokażę i może zaczniemy od, słuchajcie, lampy solnej. Ci, co oglądali przegląd, jeżeli jeszcze nie oglądaliście mojego przeglądu z nowościami z Action, zapraszam serdecznie, wrzucam wam linka w opisie tego filmu, więc ci, co już oglądali przegląd, mogli tam, wiecie, zwrócić uwagę na to, co ja mogłabym kupić. I słuchajcie, pierwsza z tych rzeczy to jest lampa solna. Już od jakiegoś czasu razem z moją mamą szukałyśmy fajnej lampy solnej i właśnie chcę wam powiedzieć o czymś, co też kupiłam jakiś czas temu w Action i pokazywałam wam właśnie na daily vlogu. To jest, słuchajcie, coś do podgrzewaczy, coś na świeczkę, taki mały lampionik właśnie solny. Bardzo fajnie się sprawdza. One kosztują 7-8 zł, coś do 10 zł. Naprawdę robią klimat, ale lampy solnej jeszcze wtedy nie widziałam w Action. I jakie było moje zdziwienie, jak wyszłyśmy z mamą do Action, a byłyśmy w Action kilka dni wcześniej i nie było lamp solnych, a dzisiaj naszym oczom ukazały się, słuchajcie, lampy solne. Ona jest po prostu taka ciężka. Czekajcie, chciałam... trzeba dwoma rączkami. I słuchajcie, tak jak wam wspominałam, będzie trochę chaotycznie, bo ja bardzo dawno nie nagrywałam holi, ani żadnych polecajek, więc wybaczcie. Więc tak, o lampie solnej myślałam już bardzo dawno z moją mamą. Przeglądałyśmy różne strony, przeglądałyśmy Allegro i na Allegro chyba najtańsza, ta, która nas interesowała, to było około 70 zł, wiadomo, jeszcze przesyłka. No i jakoś się nie zdecydowałyśmy. Ale jak dzisiaj weszłam z mamą do Action i zobaczyłam lampy solne, ona kosztowała 29,99, no to stwierdziłam, nie ma opcji. To jest pierwsza rzecz po prostu, która trafi do mojego koszyka. Także jeżeli tak jak ja szukacie lampy solnej, biegnijcie do Action, bo są świeżutkie, jest nowa dostawa, pełno ich na półkach, a myślę, że szybciutko się rozejdą, bo na lampy solne już od jakiegoś czasu jest szał. I to jest, słuchajcie, lampa solna. Zaraz wam ją pokażę. Proszę bardzo, wygląda tak, tak wygląda pudełeczko. Tak jak mówię, no Action mnie zadziwia. Nie spodziewałam się, że lampy solne się pojawią, także już zaraz ją rozpakuję i na pewno ją sobie postawię. I teraz mam taką zagwozdkę. Czy postawię ją, słuchajcie, w sypialni, na moim złotym regale, czy postawię ją, ona jest pięknie jeszcze tutaj opakowana, czy postawię ją na konsolce w korytarzu. Tutaj mamy, słuchajcie, wszystko, żeby sobie łączyć, także taka lampa solna, tak jak mówię, jest żaróweczka jeszcze w środku, taka malutka, no i tak jak mówię, cena około 30 zł, chyba 29 z kawałkiem, coś takiego, no do 30 zł, więc mam już i podgrzewacz i właśnie lampę solną. Kolejna rzecz, bardzo dobra, to kupuję bardzo często w Action do spryskiwania kwiatków i do mieszania zoflory. Ale dzisiaj wam pokażę, dlatego że pojawiły się nowości w Action, też koncentraty, nie z Zoflory, ale z marki, którą uwielbiam i którą polecałam wam chyba już tutaj, polecałam wam też na kanale vlogowym, także kupiłam to około 4 zł, 3 z kawałkiem, tak jak mówię, przydaje się właśnie do spryskiwania kwiatków, czy na przykład do mieszania koncentratu, czy to Zoflory, czy zaraz wam pokażę jakiego, także to kolejna rzecz, którą warto kupić. Tak jak już zapewne wszyscy wiedzą, zaczynają pojawiać się muszki, meszki, komary i inne
tego typu żyjątka. W Action jest ogromna półka właśnie, jeżeli chodzi o świece takie. Ja uwielbiam ten zapach. To są świece, które mają odstraszać te wszystkie muszki, meszki i komary. Kupiłam taką świecę, zobaczcie, ona była dostępna w kolorze żółtym, różowym i niebieskim. No to jest taki specyficzny zapach i zawsze gdzieś mi się kojarzy z dzieciństwem, kiedy rodzice gdzieś tam zabierali nas na grilla, były jakieś imprezki w plenerze, to zawsze odpalali takie pochodnie albo takie właśnie świeczki. Także znajdziecie je w Action. Ja lubię ten zapach, on jest bardzo specyficzny. Kolejna rzecz, która też moim oczom się ukazała, zaraz będziemy testować, jest taka lampka, słuchajcie, to jest, o, co tu jest napisane, czekajcie, zaraz wam powiem, to kosztowało około 19 zł, mamy tutaj kabelek USB, światło niebieskie i to jest lampka właśnie przeciw tym wszystkim, wiecie, komarom, meszkom, itp. itd. Ona jest na USB, elektryczna, także mam, o, środek owadobójczy. Mam nadzieję, że to się u nas sprawdzi. Tak jak mówię, cała taka półeczka była, jeszcze mam coś na muchy, więc zaraz wam pokażę. I zobaczcie, tak to wygląda. Też dam wam znać, jeżeli się sprawdzi, jeżeli będzie to fajne, to będę na pewno nagrywać też polecajki z Action i jakieś tam hity, co warto kupić. Dobrze, także to już mamy ze sobą. Okej, biorę kolejną torbę. Aha, i wzięłam jeszcze coś takiego, słuchajcie, na muchy. To jest też totalna u mnie nowość. Zobaczymy też, jak się sprawdzi. Bardzo często właśnie, jak robimy imprezy u nas w altance, no to te muchy są, przylatują do jedzenia, trzeba je odganiać. Także coś takiego. Jak mieliście, to jest nowość, ale może ktoś z was już miał, testował, to dajcie koniecznie znać. No oczywiście, kto oglądał przegląd, ten wie, że pokazywałam też zabawki dla piesków. Nie byłabym sobą, uwielbiam w Action kupować, czy to jakieś przegryzki, przekąski, smaczki dla piesków, czy właśnie zabawki. Też w przeglądzie pokazywałam wam ostatnio basen dla piesków, także to chyba kosztowało około 11 zł. Taka zabawka dla pieska. Kupiłam też coś bardzo niezbędnego, czyli waciki kosmetyczne. I teraz tak, dalej. Jako, że moje urodziny się zbliżają, to słuchajcie, też o tym samym zapachu, citronella, kupiłam patyczki zapachowe i też postawimy je na stole w altance, żeby, wiecie, odganiały tych wszystkich nieprzyjaciół naszych, odświeżacz powietrza. Takie patyczki zapachowe, one około 8 zł kosztowały. I teraz tak, kochani, jak zobaczyłam tę szatę graficzną, to po prostu nie mogłam koło niej przejść obojętnie. W Action znajdziecie naprawdę po fantastyczne środki czystości, po fantastyczne jakieś tam przekąski, słodycze, rzeczy słone, rzeczy do domu, dodatki, gospodarstwo właśnie domowe, jakieś pojemniki do przechowywania. Znajdziecie też świetną kolorówkę, świetną pielęgnację, maseczki do twarzy w dobrych cenach, sole do kąpieli, o których zaraz wam powiem, bo to już jest kolejne opakowanie moje i mojej mamy i musiałam ten sól kupić. To jest taka kultowa sól, dostaniecie ją w Action. No i są też właśnie balsamy, peelingi i żele do ciała. I jak zobaczyłam ten żel, słuchajcie, Bubble, i to jest Sweet Banana Strawberry Smoothie. I to jest żel pod prysznic i płyn do kąpieli, wegańska formuła. Powiem wam, że bardzo ta szata graficzna kojarzy mi się z żelami, które kupowałam kiedyś w Wielkiej Brytanii, w angielskim Tesco, czy też w Superdrugu, czy w Bootsie. Zapach jest przepiękny, naprawdę zapach jest przepiękny. I jeżeli chodzi, słuchajcie, och, matko, o cenę, to około 7 zł, chyba 6 z groszami. Także były jeszcze takie białe, chyba z dodatkiem kokosa. Ja w ogóle poluję jeszcze na żel pod prysznic bananowy i mango, też słyszałam super opinie. Ale słuchajcie, skusiłam się na taki, także dam wam znać. Kolejna rzecz, którą pokazywałam wam też w przeglądzie i wiecie, że jestem zakochana w marce Fabulosa. Jest to marka po prostu rewelacyjna, to jest po prostu must have, jeżeli jesteście w Action. Bardzo też się cieszę, że jak polecałam wam te produkty na Daily Boogie, to i oznaczałyście mnie gdzieś na Instagramie i kupujecie, jesteście zadowolone. Uważam, że ich spreje do czyszczenia pomieszczeń, do czyszczenia blatów kuchennych, do czyszczenia łazienki, kuchni, to jest po prostu identyko jak Zoflora. Identyko, a Zoflory jeszcze w Polsce nie ma, choć ja już zacieram ręce, że niebawem pojawi się Zoflora albo w Action, albo w Deals, już po prostu na to czekam. Wiecie też, że
bardzo często Wam o tej marce mówię, że nawet jak byłam ostatnio w Poundlandzie w Anglii, to chciałam te produkty przywieźć. Nie przywiozłam, a one później pojawiły się w Action, więc jestem po prostu zachwycona. Płyn ten taki do czyszczenia powierzchni o zapachu bawełny, świeżego prania, jest tak piękny, że jak przecieram nim blaty, to później przez kilka godzin te blaty jeszcze pachną. Natomiast jak byłam teraz w Action, to poszłam specjalnie, żeby zobaczyć, czy są nowości, uwaga, uwaga, spreje do pomieszczeń. To są takie perfumy do naszego domu, do naszego mieszkania, do naszego pokoju. I słuchajcie, były dostępne 3. Ja oczywiście poleciałam po ten Egyptian Cotton i ja bardzo lubię zapach bawełny, więc tutaj od razu wiedziałam, że ten zapach ze mną poleci do domu, pójdzie do domu. Były jeszcze dostępne 2 inne. Wrzucę Wam może tutaj przebitkę, bo jeszcze powinnam mieć właśnie z poprzedniego filmu. Powąchałam tamte, tamte mnie nie zachwyciły tak bardzo jak zapach ten. Bardzo lubię zapach świeżego prania. Jest przepiękny ten zapach. Ojejku, cena 9,99. Myślę, że warto, naprawdę warto. Tak jak mówię, no, te płyny do czyszczenia uwielbiam, używam na co dzień i naprawdę rewelacja. Także ten zapach jest piękny, ja już sobie tutaj popsikam i to jest must have, to jest totalny hit. Ja wierzę w ciemno, dlatego OMG, jak to pięknie pachnie. No świeżość w domu, świeże pranie, fajnie pryskać sobie poduszki na żółte i naprawdę piękny zapach będzie się roznosił. Także takie perfumy polecam Wam serdecznie i słuchajcie, słuchajcie tego moi drodzy, tylko spójrzcie. No tak, zaszalałam, wiecie, że ostatnio zrobiłam sobie zapas, znaczy tutaj pewnie nie wiecie, widzicie, ci co śledzą mnie na kanale vlogowym, to wiedzą, że zrobiłam sobie ostatnio zapach, właśnie zapas tych sprayi, natomiast dzisiaj przy mnie pan układał na półeczce koncentrat, czyli to jest dosłownie na tej samej zasadzie jak Zoflora w koncentracie. To są koncentraty, które musicie rozmieszać z wodą. I ja dodaję sobie taki jeden koreczek albo 2 koreczki do takiego tutaj psikacza, dodaję tutaj do pełna wodę i po prostu psik, psik do tego szmatka i lecę ze sprzątaniem. I dostępne były 3 te koncentraty. Słuchajcie, mamy tutaj gumę balonową i mamy tutaj Savage. Kojarzycie perfumy? Dior Savage, ulubione perfumy mojego męża. I jak powąchałam ten koncentrat, cena chyba też 9,99, to mówię, Boże, przecież to są piękne męskie perfumy. To jest Dior Savage! I się tak uśmiałam. Natomiast ten to jest tak fajna, mocna guma balonowa, więc jeżeli na przykład wolicie koncentraty, lubicie je sobie rozmieszać z wodą, no to jest hiciorek. Jeżeli lubicie spraye, macie do wyboru, do koloru, różne zapachy, także tutaj możecie sobie zdecydować. Mamy tutaj na 50 użyć, tak jak mówię, zapach. O Jezu, ale słuchajcie, zobaczcie, był jeszcze jeden zapach, z takimi księżycami, jakimiś maskotkami, dziedziusiami, ale nie przypadł mi jakoś specjalnie do gustu, był taki dość delikatny. Czekajcie, powącham. OMG, no nie, no Savage po prostu, mężczyzna spod prysznica jak wychodzi, sexy flexy. Także słuchajcie, to jest a must have z Action, polecam, polecam. Żałuję, że nie kupiłam więcej, ale już bym była po prostu szalona, jakbym kupiła tego jeszcze więcej. Zapach gumy balonowej, też sztosik bardzo fajny i słodki. Dobra, i mamy już tutaj ostatnią torbę i to jest właśnie ta sól. To jest właśnie ta sól, tylko my z moją mamą miałyśmy eukaliptusową. One są dostępne 2 w Action. Totalna petarda, totalne odprężenie, fajny zapach, mega relaks, pięknie nawilżone ciało, pobudza moje zmysły ta sól, kiedy bolą gdzieś tam nas plecy, jakieś, wiecie, coś tam nam doskwiera, ona pięknie relaksuje, uspokaja. Epsom i to jest sól do kąpieli. Ja mam teraz lawendową, tak jak mówię, miałyśmy z mamą już eukaliptusową. Cena jest po prostu rewelacyjna, te sole są dość drogie. Natomiast w Action ona kosztuje 500 gramów, tutaj mamy niecałe 5 zł, także polecam Wam te sole. To jest must have, przetestowane. Jeszcze lawendowej nie miałam, ale eukaliptusowa to jest sztosik, także polecam serdecznie, sprawdźcie sobie koniecznie. I tak,
Kupiłam sobie też taką nowość, czyli to jest nic innego jak taka szczotka do masażu skóry głowy. Masuj okrężnymi ruchami, aby usunąć martwe komórki skóry i stymulować skórę głowy. Idealna do wmasowywania szamponu lub usuwania jego pozostałości, oczyszcza i złuszcza skórę głowy. One były dostępne też w różnych, w dwóch kolorach, był jeszcze taki łososiowy. I też w przeglądzie, jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam, pokazywałam Wam, bo polecam obejrzeć ten przegląd, który już śmiga na kanale, żebyście zobaczyli co nowego. Piesek szczeka. Żebyście zobaczyli co nowego w Action się pojawiło i może coś dla siebie znajdziecie. Czekajcie, otworzę tę szczotkę. Ona też około piątki chyba kosztowała. Wzięłam miętową, bo ten kolor jakoś do mnie wołał, przyciągnął mnie. Także zobaczymy, będę sobie testować i też dam Wam znać, jeśli fajnie się sprawdzi, to też polecę ją pewnie w jakimś tam filmiku przy okazji, czy w jakichś hitach właśnie, czy zrobimy sobie must have section, co warto kupić, zobaczymy. Także tak jak mówię, jeśli nie oglądaliście przeglądu, jest na kanale, zostawiam Wam linka pod spodem, sprawdźcie sobie. Bardzo dobre gąbki, bardzo, bardzo dobre gąbki. Polecam też serdecznie te gąbki. I kochani moi, mamy tutaj też światełka solarne. One są świetne, moja mama je ostatnio kupiła i dokupiła kolejne. Także mówię, mamo, daj te światełka, wezmę, pokażę, bo są świetne. Jak będziecie w Action, one tak pięknie wyglądają, to sprawdźcie sobie te światełka, bo naprawdę robią klimacik. My je mamy w naszym namiocie powieszone właśnie w ogrodzie i pięknie Cię prezentują. I słuchajcie, też chyba na tym kanale, jak pokazywałam Wam must have section, pokazywałam Wam mydełko do odplamiania, do plam, które uwielbiam i które jest totalnym hitem w Action. A dziś jak z mamą tylko weszłyśmy, to zobaczyłyśmy, słuchajcie, spray. I to jest już spray z tym mydełkiem. To jest, słuchajcie, jak ja Wam to mam powiedzieć, czekajcie, czy tu ja mogę gdzieś, odtłuszczacz właśnie i on zawiera w sobie, zobaczcie, to mydełko w kostce, które my z moją mamą kupujemy właśnie do usuwania plam z ubrań. I tutaj mamy już taki fajny odtłuszczacz, który zawiera to mydełko, cena około 6 zł, więc super, ja wolę odtłuszczacze w sprayu do użytku domowego i profesjonalnego. No myślę, że to będzie fajne, zawiera w sobie to mydełko, więc kultowe, które bardzo lubimy, więc też myślę, że to się fajnie sprawdzi i będzie super, tak jak to mydełko. Uuu, kochani, zobaczcie, co tu się za mną wyprawia. Jaki to był fajny haul zakupowy, kochani moi. Jeżeli Wy macie coś fajnego do polecenia z Action, koniecznie, ale to koniecznie napiszcie na dole, co warto kupić, must have. Pójdę na kolejny przegląd, sprawdzę i jeżeli coś wpadnie mi w oko, kupię, przetestuję i dam Wam na pewno znać. Także jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, koniecznie zostawcie łapeczkę do góry, zostawcie swój komentarz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam bardzo serdecznie. No i co? Pozdrawiam Was. To by było na tyle. Mua, buziaczki, hej. Pa!